Tym razem był potężny sygnał. Oleś, i wypadło duże kółko. Chcę tu dużo mówić. Miejsce to samo co zawsze, ostatnio. Jestem jakby, można powiedzieć, na wejściu. Tam o, dokładnie jest wejście. Patrzcie, mam jakiś guzik. Już tu kombinowałem, że niby mi wychodzi jakaś korona, ale to chyba tylko niby, bo to zżarte jest totalnie. Dawał taki mierny sygnał, że no, miałem tego nie kopać, ale wiecie, tyle razy tu byłem, nic tu już nie ma, tu jest wszystko wykopane przeze mnie, wszystkie kolory i złomy, także jeżeli się pojawił jakiś ciekawszy sygnał, mogło to coś być głębiej, ja to był tylko guzik. I co ja wam jeszcze powiem, że od kilku dni po prostu nie da się wyjść. Pada, po prostu nawet śnieg, zimno jest totalnie, także ta wiosna w tym roku jest fatalna. A co ja uderzam tam zobaczyć, to powiście, czy da rady coś poprawić jeszcze. Dzisiaj z Equinoxem, także lecimy. Tak, rozpadało się już na dobre, powiem wam. Muszę się tego słowa, powiem wam, wystrzegać jakoś, bo cały czas powiem wam, że mi to przychodzi. Tu jakaś tabliczka znamionowa wpadła, ale kawały kurwana. No nie ma nic, tam nie było fenoli, tam gdzie wista ten hotspotik trafiła. No ale co, kręcę się dalej. Trochę pochodziłem i powiem, że mam monetę. Gdzie ona jest? O, tutaj jest jakaś monetka. Lekka, więc będzie PRL, ale jest pierwsza moneta, 20 groszy. Ładna. 49, o. I tak ładnie zachowana. O, pozdrawiam, jakby co. O, i to tak ja lubię. Szybko po tamtej monecie jest druga. 14 by wskazywało na fenola. Ale to nie będzie fenol. Tylko to będzie współczesny grosz, po prostu. Ten starszy chyba taki. Kurczę, nawet daty nie widzę. Nie wiem, 2005. Chyba. Dobra. Wtoczyłem się na skarpę. I miałem sygnał fajny. Chyba tym razem będzie fenol. Ja pierdziele, nie będzie fenol. Dzień współczesnych monet. 5 groszy teraz. Ach, dobra. Wlazłem tu, też samo sieje. Ała. Patrzcie, normalnie te drzewa z kolcami. Co można narobić nieźle. Akacje chyba. Ale tu był piękny sygnał i widzę coś, zobaczcie. Coś widzę. Co to będzie? Co to będzie? No jest krążek, na pewno jakiś krążek. Nawet wam powiem, że ma wagę jakąś tam. Poczekajcie. Wiem, że obrzydliwie będzie, ale muszę. Co to jest? Oj, czekajcie, bo to nie będzie tak łatwo teraz. Chwilę poczekajcie. Minutę później jestem, ale powiem wam, że to jest takie wygładzone, wytarte. Po prostu nic tu nie widać. I wątpię, żeby było w domu cokolwiek widać. Jak nawet tutaj nie potrafię złapać tego. Tutaj jakby wkoło napisy jakieś były.
Co to mogła być za moneta? Może jakiś pruska, te trzy fenole. Absolutnie nie wiem. Dobra, ale fajnie biło, powiem wam. Pięknie. A teraz niesamowite rzeczy w wykonaniu władcy kamieni. Pada i pada. I do tego jeszcze nic nie wychodzi. Patrzcie, na oko natomiast znalazłem nóż. Wlazłem w ten gąszcz, bo prawdopodobnie to już będzie jeden z ostatnich razów, jak nie ostatni. Ale patrzcie, co ja mam na oko. Co tu na oko jest? Na oko mam jajco, ale tu gniazda nie widać, więc co to jajco tu robi? No dziwna sprawa. Ktoś ukradł chyba jajco i mu wypadło. Dobra, zostawimy w tym samym miejscu, bo to gniazdo to na pewno nie jest. A i tu nie ma gniazda. Ale dobra, bo to my nie po to przyszliśmy. Czy ja nie po to przyszedłem? Powiem wam, że tak ciulowatego sygnału nie wiem, czemu się go uczepiłem w ogóle. Ale mówię, nie, no coś jest, bo przebija raz na 25, raz na 12 i mamy monety chyba. Co za monetka będzie? No, pokazuj swoją tożsamość. Ale powiem wam, no masakra. Ja nie wiem, dlaczego się uczepiłem, mówię, wykopię to. I to będzie jakiś, powiem wam, chyba Adolf. Kurde, nie, chyba dziesiątka. Oj, dawno dziesiątki nie było tej z cesarstwa. Albo Adolf jakiś, bo nie wiem, nie widać tu nic, powiem wam. Ciemno jest, południe normalnie, słońca nie ma. Co za ten, o, jeszcze kapie tu. Nie wiem. Na zdjęciu widzicie zresztą. I nie ma co się rozczulać nad tą monetą. Zaraz chyba będę kończył, bo już i tak mokry jestem. O, widzicie, jak to wygląda. Tak to wygląda właśnie. Kiedy nie ma przyjemności z wykopek, to trzeba się właśnie zastanowić nad tym, żeby to skończyć na dzisiaj. Starym zwyczajem sprawdzam dołek. No i tak o, tu coś tam przebija, ale tu. Tutaj jest wyraźny sygnał. Żuwnice są u mnie w każdym tym dołku. Tutaj pozdrawiam Leszka snajpera, bo mój, że kiedyś kopał, coś takie była wymiana, że nie mógł znaleźć. Każdy dołek u mnie to jest normalnie grubasy żuwnicowe. Co to może być? Tutaj zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co tam siedzi. No jest głęboko, to dobry znak.
O. Ten pinpointer to wam powiem. No patrzcie. Jeszcze jest. Dobra, musiałem to wykopać. No gówno. Patrzcie, coś tam widzę. Ale to chyba będzie... O kurde. Ale bullshit. Patrzcie. Ja pierdzielę. O, o. I tak to powinno wyglądać. Co my mamy? O. Koninka jest, ale dawno takiej koninki nie było. Powiem wam, bardzo dawno. Bardzo dawno. Kleszcze już widziałem, po mnie łaziły. Normalnie nic mnie tak nie obrzydza jak te kleszcze. To jakaś taka obskubana dookoła, no jest, nie? No tutaj z Wistą łaziłem wtedy, no wiadomo. Pominie się i z Wistą, i z Noxem. Trzeba wracać po prostu i tyle. Także lecimy dalej. Tym razem był potężny sygnał. Oleś, i wypadło duże kółko. Patrzcie. No moneta tu chyba nie będzie na pewno. Co to będzie? Może aluminium na pewno. Obrośnięte mocno. Zaraz zobaczymy. O, już widzę majówka. Mam majówkę. Ale super. Ale superancko. Tak, tutaj na 100%. To jest druga strona. No majóweczka, no. Słuchajcie, mocno zarośnięta. Ale jest fant dnia w końcu. Jak ja to mogłem pominąć, takie kurczę pokrywkę dużą. 1930, pewnie coś tam, 9 albo ileś tam, nie wiem. No dobra, to wiecie co, ja to doczyszczę, nie będę tutaj tego rąbał, ale to już widzę, że to będzie takie, no wiecie, no zapurchlone, jak to Mustafa mówi, nie? I na pewno to nie będzie ładne, ale zobaczymy, nie? Ale fancior, super, kurczę. No teraz to mogę iść normalnie do domu, bo to tak z tymi struclami to tak się ciężko idzie. Dobra, do następnego dołka. Z tego oto dołka, gdzie jest łopatka wbita, wpadł taki zwitek miedzi, który dokładam do akcji Każdy ziom zbiera złom. I co? I chciałem się już z wami dzisiaj pożegnać, także było to co było. No nie za wiele tam było, sami widzieliście, nie? Taka jest po prostu szara rzeczywistość dnia codziennego poszukiwacza, nie? 99,9% to są śmieci, a nawet te lepsze rzeczy to wyszły, to dla niektórych to są śmieci. Także tak to jest, ale pamiętajcie, że liczy się wypad, liczy się przyjemność z tego, że się pochodziło, nawet jak się ozmokło. Jest ciepło, jest fajnie, można chodzić, można się ruszać. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że jedna część będzie, jak nie to będzie druga. Ale jakby co, to pozdrawiam was i zapraszam oczywiście do następnego filmu, nie? Albo następnej części, zobaczymy.